Tutaj właśnie przylatują gołębie u kolegi Damiana Szewca. Jeszcze nie zdążyliśmy nakręcić z nim żadnego, że tak powiem, fotoreportażu, ale po prostu kiedy jesteśmy, to one siadają. Tutaj mieli dzisiaj bardzo długi, ciężki lot, ale to o tym locie za chwilę nam powie kolega Damian. Właśnie tutaj jesteśmy na posesji u kolegi Damiana. Zakrwawione skrzydło ten jedzenie. Zaraz to powiemy, teraz na chwilę przedstawimy tylko kolegę. Kolega się nazywa Damian Szewc, pochodzi z miejscowości Jawor, a Jawor jest, że tak powiem, organizacyjny, przynależny do działu 0207 Legnica. W oddziale tym lotuje około 70 hodowców, tak? Tak. Dobrze mówię? Tak. I dzisiaj mieli, to jest taki niestety ciężki dzień dzisiaj, to mamy 30 czerwca, jest bardzo słonecznie, nie ma wiatru. Mieli bardzo ciężki lot z odległości 757 km. I jaki to jest 35 stopni. 35, no to właśnie to jest ta pogoda i nie ma jeszcze wiatru w ogóle. A jesteśmy właśnie tutaj u kolegi Damiana, który tutaj ma właśnie gołębniki. Gołębie kolegi Damiana możemy zobaczyć na stronie internetowej u niego, to znaczy proszę wejść na stronę naszegolebie.pl, tam dział gołębie w hodowli i tam znaleźć sobie można gołębie, rodowody i zobaczyć, jakie to są gołębie. A więcej może o oddziele, o locie, o tym, jak mu idzie, że tak powiem, w tym sezonie i w poprzednich, o swoich sukcesach powie nam właśnie sam kolega Damian. Proszę bardzo. Ten sezon, początek był bardzo dziwny, bo różne pogody, gołębie ciężko wracały. Skrót jego lotu około 3-4 godzin. Od czwartego lotu zaczęło być coraz lepiej, gołębie siadały bardzo czołowo. W tej chwili po 8 lotach, które były, 3 razy miał pierwszego gołębia w konkursie. Tu w oddziele? W oddziele, no ostatnim na 330 km na locie z Burg. Na 52 gołębie włożono 44 gołębie w konkursie. Powiedzmy jeszcze tylko, że dzisiaj był bardzo ciężki lot, tak jak wspomnieliśmy, 757 km, to jest z Holandii lot, tak? Z Holandii, tak. Z Holandii, ale tutaj ciekawostka jest taka, kolega ma ile gołębi włożonych? 17 gołębi włożonych. Tak, a już przyleciało? 12 gołębi. 12 gołębi, to jest jeżeli tutaj kolega się konsultował telefonicznie. Niepełna godzina jeszcze. Tak, a kolega się konsultował telefonicznie z innymi hodowcami z tego oddziału i nie mieli tak równie dobrych wyników. Także jest, kolega inny miał, mówiłeś, że chyba 5 gołębi, tak? 5 gołębi na 30, drugi na 27 miał 3. Tak, a jakie to są nazwiska takich największych rywali tutaj w oddziele? No to kolega Kazimierz Czuba, który leci moimi gołębiami. W tej chwili w jednej punktacji ze mną wygrywa, w drugiej ja jestem pierwszy. No i kolega Sawczuk, Zagańczyk i Zaborowski. To jest taka, około 5 osób, taka ścisła czołówka cały czas. Rozumiem. Mówiłeś twoimi gołębiami, to jeszcze powiedzmy kolegom, tutaj, jakie to są gołębie, jakie to są ras gołębie i z czego one się wywodzą? W większości Jansen i 90% gołębi, wszystkie prawie ze starej rasy gołębi Siony. A to gołębie skąd nabyłeś? W jaki sposób je pozyskałeś? No, pozyskałem te gołębie w większości od początku od pani Gregi. To powiedzmy, kto to jest ta pani jeszcze, może, bo tutaj mogą niektórzy nie wiedzieć. Pani, no, lotowała u nas w oddziele, jak w 2004 roku zakończyła lotowanie, w jeszcze 5 roku zdaje się poleciało tylko na młodymi gołębiami. A to ona sama leciała, czy po prostu tylko była figurantem, czy miała, że tak powiem... Sama leciała i miała swojego jakby nauczyciela, szwagra. I ona sama rzeczywiście, ta pani się gołębiami zajmowała, bo dlaczego pytam, bo to w sporcie gołębiarskim jest rzadko, że kobieta się zajmuje gołębiami. Sama się zajmowała tymi gołębiami i bardzo dobrze leciała, bardzo dużo pierwszych gołębi na oddział. Rozumiem. Tutaj właśnie pokażmy jeszcze, jak te gołębniki wyglądają. Tutaj powiedzmy, zacznijmy teraz od tej pierwszej, od prawej strony. Tam masz gołębnik lotowy, tak? Lotowy wdowców. Wdowców, tutaj w środku? Młode. Młode, a tutaj? Też lotowy wdowców. Lotowy wdowców, czyli dwa gołębnika. Tutaj masz gołębie rozpłodowe? Rozpłodowe, tak. Także widzimy, a ile masz gołębi teraz w hodowli tutaj na dzień dzisiejszy? W hodowli około 250 sztuk z młodymi. O, to dość dużo, a w samym rozpłodzie ile jest gołębi? W samym rozpłodzie 30 par. 30 par, czyli pozostaje około 190 gołębi lotowych i młodych, tak? Tak. Rozumiem. A na młode, jak się nazywa, jak się planujesz też, że tak powiem, przygotować, żeby pobić kolegów? Znaczy, na młode się nie przygotowuję, młode po prostu same lecą. Same lecą. A sukcesy, jakie masz teraz tutaj w oddziale na dzień dzisiejszy, prowadzisz po tych lotach, czy nieco do tej pory były? Tak, do tej pory w sekcji jestem pierwszy. Na oddział z punktacji stypowany jest 15, 20 w zależności od długości lotu, są różne serie, to jestem na trzecim miejscu. Rozumiem. A we wcześniejszych latach jeszcze powiedz, jakie sukcesy odnosiłeś? W wcześniejszych latach w oddziale byłem super mistrzem i raz wygrałem. O, kolejny gołąb przylatuje, widzimy go właśnie. Popatrzmy, czyli to już będzie go... Chodź, 13. 13 gołąb tutaj, o, popatrzmy go. Co to jest za gołąb? Pamiętasz, co to jest za gołąb? To jest gołąb z rasy Sion, razy Jansen. Z dwóch moich podstawowych parospodowych, tak. A która to jest taka para rozpodowa u ciebie najważniejsza? Numer jeden. Numer jeden, tak, ale powiedzmy jeszcze, co to jest za dokładnie gołąb? Jakie tam niebieskie, nakrapiane, jakie mają tam pochodzenie jeszcze trochę? Cała para gołębi
nakrapiany, które się wodzą z tego Sion z gołębia Le Cahors z 91 roku. Rozumiem. I tą parę masz u siebie. Tą parę mam tak. u siebie. I z druga para jest ta super z tych Jansenów. Rozumiem. Niebieski. Rozumiem. To co, może wejdziemy teraz na chwilkę do gołębnika, zobaczymy w jakiej te gołębie są kondycji, czy tak nie praktykujesz raczej? Możemy wejść, pokazać kolegom, zobaczmy jak tu wygląda. Tutaj kolega odbierze telefon, śmiało, tutaj normalna rzecz, że jak się lotuje, to... Zaczął rozmawiać, ten pół godziny będziemy rozmawiać. Rozumiem, ale nic. To jest normalne, że jak się lot odbywa, koledzy z innych sekcji, klubów, gołębników dzwonią i się chwalą co mają. My tu jesteśmy, widzimy w gołębniku, gdzie te gołębie przylatywały. Tutaj masz więcej gołębi niż przyleciało, bo zostawiłeś część gołębi, bo mówiłeś, że... Samica, bo ja lotuję tylko klasycznie z samymi samcami. Aha, pokażmy może te gołębie, jak wyglądają te, które wróciły z lotu jakiegoś jednego, chociaż tego oceń może... Zobaczymy, skrzydło zakrwawione coś. Ten miał skrzydło zakrwawione, może był gdzieś atakowany. O, ma tutaj, widzimy rana, o, zdarzyło się. Chyba był atakowany jastrzębia. Do tej pory to był drugi lotnik w oddziele. Tak, i co tam, według ciebie, co to było? Chyba atak z góry jakiś jastrzębia. Atak z góry chyba raczej. Uniknął, ale przyleciał. Jeszcze pił wodę, dziupcał z błota, gdzieś po wodzie chodził. O, to widać właśnie. Tu zobaczmy jeszcze, tak wyglądają gołębie. Proszę zwrócić tylko uwagę, że gdzie mamy wyjątkowo ciężkie warunki do lotu. To sobie, tak ciężko. Jak kolega wspomniał, 35 stopni. My tutaj jedziemy już od kolegi Bogdana Durkowiaka, gdzie też bardzo ciężki lot miał. Byliśmy tam rano i przez ten czas, co przejechaliśmy, prawie 200 km, nic się nie zmieniło. Jest pogoda bardzo ciężka i co się nie ma dziwić, że gołębie siadają, piją wodę tą i, że tak powiem, mają utrudniony przylot. No, kolega tutaj dokonuje oglądu, ale chyba nic mu nie będzie, dojdzie do siebie. Mam nadzieję, że nic nie będzie. Najwyżej kolega go na przyszły lot, czy na kolejne loty oszczędzi trochę, czy nie? Jak będzie wszystko w porządku, z czym będzie po domu dobrze latał, to poleci dalej. Rozumiem. Tutaj normalnie w gołębiku ile masz gołębi wszystkich? Tutaj jest 32 pary gołębi. Czyli razem przyjął 4 gołębie, tu są w takich celach, zobaczmy, one tutaj sobie... Widzimy, siedzą gołąbki w gniazdach, ale ja ich chyba nie mają żadnych, nie, co? Nie, bo to nie. Teraz w sezonie nic nie chowają. Oczywiście. Zobaczmy, czy kolega nie posiada rusztu. Kolega ma taką normalną podłogę, ale tu widzimy, jest wysprzątane. Pewnie koledze zależy na to, żeby kało obserwować, jakie gołębie tak, mają. Tak, tak, bo kało podstawowe, widać zdrowotność gołębi. Tak, rozumiem. Jak jest związany, to wszystko jest w porządku. To tak długiego lotu kolega w jakiś sposób specjalny przygotował te gołębie, czy nie? Znaczy normalnie przygotowuje, tylko... Znaczy normalnie. Grubszą karmę po prostu. O, czyli powiedzmy, co to znaczy grubsza karma. Dużo karma białkowa, superlotowa dla wdowców. Tak, a jakieś firmy specjalnie kolega tutaj preferuje, coś takiego, czy po prostu bierze różne karmy? Mieszam kilka karton, tylko z zachodnich firm. Aha, tylko zachodnich, na polskich nie bazuje. Nie. Rozumiem. Polskie ewentualnie do rozkładu. Zobaczmy tutaj, jeszcze mam jakiegoś fajnego gołębia, którego kolega by chciał pokazać, może? Taki pstryl tam widzę chodzi. A tutaj ten. A tu jest, o, to zobaczmy tego gołębia. Niedawno wrócił. Co to jest za gołąbek? On mówił o tym pstrym tutaj, tak? Tak, to jest akurat zwinnik Brudelas i już był raz pierwszy na oddział. Ja to roczny dwa razy pierwszy i w tym roku dwulatek był raz pierwszy. Rozumiem. To jest z jakiegoś drugiego lotu czy krótszego? 600. Kolega jakąś specjalizację ma, że tam się woli gołębie dalekodystansowe, czy jakieś na krótki dystans? Typowo sprintery jak tam. Sprintery, ale tutaj teraz widzimy, jest lot na długi dystans, ale też kolega ma sukcesy w porównaniu tutaj, no, żeby nie zapeszyć z innymi, to jest oddziału. Dobrze, są w miarę gołębie przygotowane, to... Rozumiem. To co, przejdziemy może do kolejnego gołębnika i pokażemy, jak w tej drugiej części wyglądają gołębie. Dobrze. Teraz wchodzimy do drugiego gołębnika, to jest też gołębnik lotowy. Młody. Młody. Tak, zobaczmy go. No, zobaczmy, jak spędzają gołębie młode tutaj czas. Zobaczmy, jest to taka technika, którą zobaczyliśmy arka koniecznego, też na słomie mają na dole wyrzuconą. W ogóle nie jest sprzątane u młodych. Tak. To ma sens, tak? Tak. Mnie to gołębie nie chorują, są zdrowsze do dopiero... I to właśnie to jest to, że... W trakcie lotów jest, zaczynam dopiero sprzątać. Rozumiem. Kolegom, zwłaszcza z młodszym stażem, można takie coś polecić, że tak powiem, bo hodowca często przesadza z czystością, z różnymi walkami, z infekcjami, a to się kończy z osłabieniem odporności. Pokaż mi, ile tych gołębi tutaj masz? Około 80 młodych. Około 80? To chyba więcej jest troszeczkę. Tu. Około 80. 80? To też taki mały gołębi, to się 85 dokładnie. O tak. Zobaczmy, jakie kolega ma. Masz jakieś takie młode, które jak się nazywa z jakiejś z twojej złotej tej pary najlepszej rozpłodowej? Są tutaj takie gołębie. Są. Nie, pewnie nie wiesz, które są teraz tutaj. Wszystkie wiem, każdy jeden pojedynczy. Aha, no to pokażmy może jakiegoś takiego ciekawego gołębia. Pokażmy, jak wygląda młody.
patrzę, który na przykład... Bo gdyby ktoś z hodowców sobie jakieś głębia upatrzył i się by spodobały, to oczywiście może zadzwonić i u kolegi nabyć takiego. Ten na przykład to jest syn gołębia pierwszego w Polsce, który tam jest na stronie internetowej. Zobaczmy go, może tylko stańmy z drugiej strony, będzie lepiej widać go. To jest z najlepszej pary twojej? Nie, nie. To jest prawnuk tej pary, to jest po gołębi, którego miałem pierwszy. Pokażmy skrzydło tego gołębia. Pierwszy w Polsce w kategorii Arnold. No zobaczmy, teraz każdy sobie może zobaczyć, czy to ma tak zwane szybkie, czy wolne skrzydło. Wolne skrzydło, każdy ma swoją teorię. Tak, oczywiście, to jest normalna rzecz, ale każdy ma swoje teorie i mistrzowie różnymi, różnymi drogami dochodzą do sukcesu. O, pokażmy go. Pokażmy, jaki numer ma może jeszcze. Tak. 33,85. To zobaczmy, to jest taki gąb nakrapiany. Wszystkie są nakrapiane, bardzo nerwowe. Tu widzimy, u ciebie tak? Nakrapiane, nerwowe są z tej złotej pary, tak? Aha, rozumiem. Takie pary, tak się... W zeszłym roku na gołębie młode też bardzo dobry wynik miałeś. Drugi był obłodziele. Tak, bo super mistrzostwo, kolega z doby, przypomnijmy. Stare plus młode. Tak, to oczywiście, to każdy wie. Tej pary gołębi. Zobaczmy go. W porządku, dobrze. To nic, będziemy wtedy czekać. A tu jeszcze mam takiego ciekawego dębowego gołębia, jak to mówią na niektórzy na nich. No rude takie. No, rude dębowe to... Co? Szali. Co? Nie, szali są troszeczkę ale inne. Też tak nazywają ludzie. No, ale to ostatnio jak byliśmy u kolegi Maćka Włodzika, oni mieli takie to Jeffa Van Winkla, były między innymi gołębie, oni nazywali to dębowe. 30% Jeffa Van Winkla właśnie gołębie. O, i się widzimy tak, że się teoria, że tak powiem, potwierdza z praktyką. To jest gołębnik, przypomnijmy, Maciek Włodzik lotuje w Kosakowie, to jest nad samym morzem, a dzisiaj jesteśmy w miejscowości Jawor. Gdyby ktoś nie wiedział, Jawor to jest taka miejscowość, jakby ktoś przyjechał na przykład odwiedzić hodowlę kolegi tutaj właśnie Damiana, też może taką ciekawostkę sobie oglądać, jest tak zwana świątynia pokoju, to są kościoły całe drewniane, jest tylko trzy w Polsce, one powstały po zakończeniu wojny 30-letniej tutaj właśnie na Śląsku, w tych okolicach, to były kościoły, które powstały, to protestanckie świątynie, które powstały właśnie po to, żeby, nie tak powiem, w wyniku tego pokoju, który po wojnie 30-letniej nastąpił. Także jakby turystycznie ktoś chciał tutaj Jawor odwiedzić, to może też to zobaczyć. A my tu jeszcze pokażmy na koniec te gołębie, które kolega tutaj młode posiada. I przejdziemy tutaj do kolejnego boksu, gdzie kolega ma gołębik wdowców. Proszę bardzo. A tutaj co to jest po drodze idąc tutaj? Rozpód? Rozpód, cztery pary. Tak cztery pary. Aha, zobaczmy. Tutaj każdy wykorzystuje hodowca miejsce, jakie ma. Widzimy. Tutaj są takie cele klasyczne, kolega ma. One nie są, widzę, za wysokie trochę. Takie niskie są, nie? Niskie. Cztery cele, ale nie, pięć celi jest, tylko że cztery wykorzystane, tak? Cztery wykorzystane. Dobrze, przejdźmy dalej wtedy, pokażemy hodowcom, tutaj kolegom. O, tutaj są też gołębie, które z lotu wróciły już dzisiaj. Tutaj jest jeden, drugi. Jeden, drugi, ale nie wyglądają na takie mocno zmęczone. Co? Dobrze wróży na lot. Pokażmy go jeszcze, sprawdźmy może. To jest akurat syn z tej drugiej pary. Tak, i on też z lotu był teraz wrócił. No, zobaczmy. Był drugi na gołąb. Tak wygląda gołąb u kolegi Szewca, który wrócił z lotu ponad 750 km. Drugi na gołębniku. Drugi na gołębniku, ale zobaczmy, w jakim on jest stanie. Tutaj pogoda jest naprawdę ciężka. Proszę mi wierzyć, filmując jesteśmy spoceni. Tutaj kolega się specjalnie w koszulkę przebrał, ale jak przyjechaliśmy, proszę mi wierzyć, był goły. Znaczy może nie do końca, ale tors miał odsłonięty, natomiast zobaczmy, w jakim stanie jest gołąb. On nie jest praktycznie, nie wygląda po nim śladów zmęczenia też. Tamten jeden był niestety pokiereszowany troszeczkę, widać, że gdzieś siadał i go tam ktoś zaatakował, miał dziób w błocie, a ten jest na przykład w bardzo dobrej formie. A jakie ma mięśnie od spodu? Zobaczmy, czy tam. Mięśnie bardzo dobre. No, także kolega... Bardzo dobre, mięśnie mózga nie, także wagi praktycznie w ogóle nie stracił. Nie stracił. To rokuje dobrze na kolejne loty, które się odbędą. No. Tym bardziej zobaczmy, kolega nie dał tych gołębi tak dużo na lot, z całej hodowli dał tylko stare gołębie, ile? 19, 17. 17 gołębi, no. 17 a już 12, 13 już ma w gołębniku. Chyba, że w trakcie coś może weszło. To zobaczymy, ale na jakim systemie kolega lotuje? Na benzinku. Benzinku, no to sobie zaraz podejdziemy zobaczyć i sprawdzimy, ile tych gołębi wróciło. I to chyba by już było na dzisiaj koniec, bo tu jest bardzo ciepło, tutaj niestety trzeba troszeczkę... Grzeje. Dzisiaj naprawdę mamy ciężki dzień, co zresztą kolegi Durkowiaka, kiedy rano byliśmy, on też mówił, że mieli problemy właśnie z wypuszczeniem, bali się o godzinę przylotu, ale dzwoniliśmy do niego już o godzinie 16, mówił, że miał kilka, że tak powiem, gołębi, także to rokuje dobrze na przyszłość. A my sobie zobaczymy jeszcze ten zegar. No, pokażmy tutaj, o, to jest M1, tak? Tak. Tu M1, czyli mamy 13 gołębi, widzimy, o, także tak to wygląda. 13 gołębi jest.
Także 17. Dziękujemy bardzo za pokazanie nam hodowli, przylotu, który się odbył i życzymy sukcesu. Nie będziemy już przeszkadzać, bo musimy się dalej jechać. Teraz jedziemy do Łęknicy, do kolegi, kolegów Łepuchów, jutro będzie koszowanie. To jeszcze pokażmy kibiców, którzy tutaj siedzą. Ta pani, która, że tak powiem, tak się cieszy, to chyba żona, tak? Przyszła żona, tutaj kolegi Damiana, ale widać kibiców ma wiernych. Także życzymy sukcesów i dobry lot. Dobry lot.